Red, dzień dobry. Dzień dobry. Niespodziewany uczestnik Prime Show, czy spodziewany? Czy w ogóle marzyłeś, że kiedyś tutaj wystąpisz? Gadali z Arturem Gwóździem już od końca tamtego roku. Żebyś wystąpił, ale to Piotr Kałuski to był ten wymarzony rywal? Nie, zadzwonił do mnie w majówkę, dzień przed moich urodzin. Jechałem na Bieszczady furą z żoną i z dzieckiem. Pomyślałem bez kitu, 15 sekund powiedziałem tak. Wiedziałeś, kim jest Piotr Kałuski? Nie oglądałem do dzisiaj tego Tindera, bo nie oglądam telewizji. Oglądam tam tylko teorie spiskowe, mecze piłkarskie, oprócz tego nie oglądam TV. Telewizja kłamie, pierdolę telewizję. Nie oglądałem, ale wiedziałem, kto to jest. Wiedziałem, przez telefon powiedziano mi, że ma 2 metry, że jest taki, sraki, owaki. No i co? No nic, no. Dla mnie nie wystraszyłeś się? Nie, w ogóle. Jest watą cukrową. Tam też jakaś afera się kręci, ale to nieważne. Tutaj była afera, bo żeście naprawdę sobie tutaj mocno pojechali, jak słyszałem. To był jeden z niewielu paneli, które słyszałem. No co, no jeden jest wyluzowany, drugi się denerwuje, o pierdolę. Prezenty mu przyniosłem, stary, taki kurde gibon, taki gibon z CBD. Nie mogę podchodzić do niego. Robimy face-off, stary, robi mi buh. A ja w ogóle się nie ruszam, kurde, nie wiem, to chyba go wkurzyło, myślę, że się wystraszę. Nie, ja przeżyłem rok na Bałkanach wojnę. Ja kurde, naprawdę, to nie, że robię. Ja byłem malutki, mnie babcia brała, miałem 13 lat za rączkę i slalom do piekarni między trupami. Ale ja widziałem takie rzeczy, które ukształciły tak moją psychę, że Piotr Kałuski, który mi robi buh, albo który mnie trafi czystym ciosem, gdzie pójdę spać, jak mnie trafi czystym ciosem. Przepraszam, mam to gdzieś na czubku swojego siusiaka. I nie robi mi to nic. Myślisz, że ktoś, kto ma 2 metry wzrostu i prawie 150 kg wagi, był ochroniarzem, nie w walce nie musi być groźny? Myślę, że po minucie, półtorej będzie patelnią. Jak ty w ogóle przygotowujesz się, bo tutaj próbował Piotrek gdzieś tam wyciągnąć z siebie. Powiem tylko tobie tak i tyle, bo ty wiesz, albo się domyślisz. Mam 3 fighterów, którym ja jestem menadżerem Polaków w Warszawie i trenuję u nich. I to jest na zasadzie, dzisiaj już wiem, z kim robię jutro, ale jutro zadzwonię, bo mam pracę też i mam ruchome te godziny. Kiedy z 3 chłopaków może mnie trenować między tą a tą godziną? Ja mogę, bum. Jak treningi w ogóle ci idą? Ty wcześniej robiłeś takie... Nie, no, na fejmie miałem 3 razy walczyć, więc tak z 1,5-2 miesiące trenowałem przed walką, tak? 2 razy w Polsce, też z tymi samymi osobami, raz u siebie, u Stipe Bekawaca, u mnie w miasteczku pod Splitem, tak? Ze Stipe Bekawacem. Najbardziej hardkorowe, kurwa. Chodziliśmy po Bałkanach, myślałem za każdym, że zawały dostanę, nie? Wpierdałem mnie w takie miejsce, że ja chujałem, nie? Ale byłem zadowolony, płakało mi, chciało mi się płakać, bez kitu. Ale później jesteś zadowolony po tym. Tu jest hardcore, ale to nie jest... Nie, już nie zrobię z Stipe Bekawacem, kurwa, on jest szalony, kurde. To będzie, jak pokonasz ochroniarza z Tindera? Ochroniarza oszusta z Tindera. O tak. Ochroniarza z waty cukrowej. Myślę, że... Gdzieś on świeci, to są sterydy, no byku. Jesteśmy, kurde, jesteśmy przystojni, ale trochę przy masie, trochę mamy bardzo. Mamy swoje lata i mamy prawo do tego. Tak, właśnie. No to nazywamy A, nazwijmy B. No on jest, kurde, nasterydowany, że on nie musi latarki wrócić do auta. On świeci, to po prostu widzisz go. Co, badań zażądasz? Nie, pierdolę to, kurwa, to jeszcze tym bardziej będzie śmieszne. Bo sterydy nic nie dadzą, stary. On po 1,5 minucie będzie patelią. Ciekawa. No ale dlaczego ciekawa? No powiedz mi, wiem, że solidnie trenuje też. Super, fajnie, ale kardio nie zrobi w rok czy 2. Po 1,5 minucie jest patelnią. A co z twoim kardio? Jest też chujowa, ale 100 razy lepszy od niego. Tak myślisz? Ty miałeś... Nie, jestem pewny. Wcześniej gdzieś podobno trenowałeś zapasy, tak? Dużo trenuję zapasów. Wcześniej trenowałeś zapasy w ogóle jako dzieciak? Nie. Od kiedy miałem walczyć dla Fame, trenowałem zapasy. Nawet Barrio, jak miał jakieś walki, robiliśmy. Barrio jest przekozakiem akurat w zapasach. To jest mój kuzyn. Także jeśli mam jakieś... Ale jest 2 razy mniejszy od Piotra Kałuskiego. Nieważne, ale tu chodzi o techniki, kurwa, nie o...
o tego, a o sparring partnera, a dwa, nie znajdę takiego sparring partnera, po pierwsze. Trzy, tak, jako freak, jeśli mam powiedzieć, gdzie jestem lepszy, to na pewno zapasy. No. Co tam na Bałkanach? Dobrze, kurde, tęsknię za domem, miałem jechać teraz, ale przez pracę, przez walkę nie jadę, dopiero we wrześniu ale jak wypierdolę, to na miesiąc. Serbia wspiera Rosję, wiesz, nie? Nie, to nie jest ten moment na to. No całe życie oni byli, kurde, przydupasami ruskich i tak będzie zawsze. Niebiańska Serbia, ale wiesz, mam dużo kolegów Serbów, którzy tak nie myślą, także ja nie idź za mną w tę stronę, wiesz o tym bardzo dobrze. Nie, tak cię pytam z ciekawości, no, bo nie, wiesz, wiesz, no, patrzę na te kierunki, nie? No spoko, no u mnie jest wszystko okej, okay. W Hercegowinie... Mają prawo się zdenerwować, jak im ktoś bombarduje chińską ambasadę kiedyś, nie? Pamiętasz tą sytuację? Chyba mają prawo wszystko, ale oni za dużo, wydają się, że Serbowie od paru lat, od parunastu lat za dużo myślą, że mają prawo. Mają, to jest takie same myślenie trochę jak mówię o starszych, o tych ludziach z rządu. To jest takie Rosja 2 trochę myślenie, wiesz o co mi chodzi? Tak, tak, tak. Poczucie wyższości. Tak, tak, tak. Także kurde, nie, życzę im powodzenia. Na razie, kurde, karma wróciła. Mieli morze za Jugosławię, teraz nie mają morza. To Chorwacja, Albania, Czarnogóra prosperuje, zaczyna mieć zajebiście... Bo mają turystykę i dostęp do morza. Właśnie. A oni nic nie mają i, kurde, widzisz, karma wraca do złych ludzi. Może tak być. Red, życzę powodzenia w walce. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i co? Czekamy na rozstrzygnięcie. To mam je zrobić w 10 sekund, stary. Boję się. 10 to chyba nie, ale... No, powiedział w 10, stary. Naprawdę boję się, nie? Spokojnie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Trzymaj się, Red.